Organizmy żywe nieustannie konkurują ze sobą o dostęp np. do pożywienia czy światła. Spójrzmy chociażby na drzewa. Wszystkie do życia potrzebują światła, które jest im potrzebne do przeprowadzania procesu fotosyntezy, w wyniku którego powstają substancje odżywcze niezbędne im do prawidłowego funkcjonowania. Roślina, której się to nie uda, będzie skazana na powolną wegetację, aż w końcu na śmierć. Przeżywają tylko te osobniki, które lepiej poradziły sobie w tej dosyć nierównej walce. Obecnie jest jesień, więc są to ostatnie podrygi dla roślin okrytonasiennych, aby móc skorzystać z tych ostatnich promieni słońca, zanim w ogóle stracą swoje liście. Dzisiaj porozmawiamy o zależnościach, które występują między takimi roślinami. W dzisiejszym odcinku skupimy się na zależnościach między organizmami, a dokładniej skupimy się na konkurencji. Powiemy, na czym polega konkurencja oraz o co organizmy mogą ze sobą konkurować. Powiemy również, jaki wpływ na różnorodność biologiczną ma obecność gatunków obcych i inwazyjnych. Znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was czystą przyjemnością, bo dla mnie spędzanie czasu wśród przyrody jest czymś najpiękniejszym, co może być. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się właśnie w Puszczy Bukowej. Jest to dosyć duży kompleks leśny, który znajduje się w okolicach Szczecina. Jest to idealne miejsce na to, aby uciec od zgiełku dużego miasta. Zresztą sama nazwa Puszcza Bukowa nie jest przypadkowa. W puszczy głównie będziemy mogli spotkać buczyny, czyli lasy liściaste, w których dominować będą buki. Buczyny należą do lasów mocno zacienionych, dlatego dosyć częstym widokiem będzie tutaj to, że podszyt oraz runo leśne są bardzo ubogie. Wynika to z ograniczonego dostępu do światła, ale są to idealne warunki dla roślin cieniolubnych, które potrzebują tego światła trochę mniej. Jeżeli chodzi o mniejsze rośliny, to mogą się one tutaj rozwijać głównie wczesną wiosną, kiedy na wysokich drzewach jeszcze nie ma liści i to światło dociera na sam dół. Wówczas takie rośliny zielne mogą się rozwijać oraz kwitnąć. Możemy w takim razie zobaczyć, że rośliny między sobą będą konkurować. I właśnie w dzisiejszym odcinku skupimy się na takiej konkurencji. Na czym w ogóle taka konkurencja polega? Jest to zależność, która polega na tym, że oba organizmy będą ponosić straty z takiej zależności. Dlaczego? Weźmy może taki prosty przykład hipotetyczny. Otrzymałem z kolegą jedną tabliczkę czekolady, no i w takim razie musimy się nią w jakiś sposób podzielić. Ja jestem strasznym łakomczuchem, więc najchętniej taką całą czekoladę bym zjadł, no ale niestety, musimy się połamać wspólnie i wspólnie taką czekoladę zjeść. Ja tracę, no bo najchętniej zjadłbym całą czekoladę. Mój kolega również ma chrapkę na tę czekoladę, więc chętnie zjadłby również całą, no ale niestety nie może, więc też ponosi straty z takiej zależności. I na tym właśnie polega konkurencja. A zresztą w konkurencji nawet jeszcze walczylibyśmy o tą czekoladę. Czyli na przykład zostanie ostatnia kostka czekolady, no i właśnie, kto ma ją zjeść? Będziemy ją sobie wyrywać pomiędzy sobą, aż w końcu trafi do jednego z nas. No dobrze, wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę do mojego domowego studia. Zasoby środowiska przyrodniczego są ograniczone. Nie wystarczy ich dla wszystkich, dlatego właśnie organizmy będą ze sobą konkurować, a mogą konkurować o bardzo różne zasoby. Na przykład organizmy mogą ze sobą rywalizować o terytorium. Przykładem takich zwierząt terytorialnych są chociażby wilki. Stada wilków będą miały swoje określone areały i jeżeli w jakimś stadzie jest za dużo osobników, to szukają wtedy one jakichś nowych terenów. Stada wilków nazywane watahami będą oznaczać swoje terytorium za pomocą kału oraz moczu. Zresztą stada wilków będą miały pewną swoją hierarchię. Najważniejszą rolę w stadzie odgrywa para osobników, czyli basior i wadera. Natomiast pozostałe osobniki najczęściej będą to wilki spokrewnione. Takie stada, takie watahy będą liczyć od 6 do 8 osobników. Najczęściej, chociaż czasami zdarza się, że tych osobników może być więcej albo również mniej.
Jeżeli jesteśmy od razu przy hierarchii, to warto wspomnieć, że to również jest czynnik, o które organizmy ze sobą mogą rywalizować. Czasami samce będą walczyć o dominację w stadzie. I takim dobrym przykładem są lwy, gdzie o władzę trzeba niestety zawalczyć. Czasami władzę osiąga ten osobnik, który jest najbardziej doświadczony. I tak na przykład jest u słoni. Przewodzić grupą będzie najstarsza słonica. Oprócz tego, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, organizmy będą również konkurować o pokarm. I rzeczywiście jest to taki przykład konkurencji, który jest najbardziej znany. Organizmy będą rywalizować o dostęp do jedzenia, no bo w końcu jest to taki czynnik, który będzie warunkował o tym, czy organizm, czy dany osobnik będzie mógł po prostu przeżyć. Wykonajmy teraz doświadczenie, w którym sprawdzimy, w jaki sposób obecność innych osobników będzie wpływała na wzrost i rozwój nasion. Akurat w naszym przypadku weźmiemy nasiona lucerny, bo akurat takie nasiona udało mi się zdobyć w sklepie. Tak więc mamy takie nasiona lucerny. Co jeszcze będziemy mieli? Mamy 3 szalki Petriego, na które już położyłem watę. Tak więc tutaj w środku znajduje się wata, którą zaraz zliżymy wodą. Będzie stanowiła ona dla nas podłoże dla rozwijających się właśnie takich nasion lucerny. No i w takim razie to wykonajmy. Więc mamy takie 3 szalki Petriego i oblejemy je wodą. Dobrze, jedno już mamy. To samo zrobimy z 2 pozostałymi. Żeby ta wata była ładnie zwilżona, żeby nasionka ładnie nam się do tego przyczepiły. Jeżeli dookoła polejemy trochę wodą, to też się nic nie stanie. A na pewno polejemy. Myślę, że chyba tak może być. To na razie odłożymy na bok. Jedna z prób będzie naszą próbą kontrolną. I tutaj wysiejemy nasiona, które będą rozmieszczone równomiernie, w równych odstępach od siebie. Mniej więcej oczywiście równych. Dlatego w tym celu wykorzystamy pensety, żeby to dokładnie je tam umieścić. Natomiast w 2 pozostałych próbach umieścimy zdecydowanie większą liczbę takich nasion. I tak, w drugiej tutaj naszej próbie, tak więc w naszej drugiej szalce Petriego umieścimy 2 razy więcej nasion, natomiast tutaj w tej próbie trzeciej umieścimy 4 razy więcej nasion właśnie takiej lucerny. No i zaczniemy może od 50 nasion, które posiejemy w naszej właśnie próbie pierwszej, która będzie stanowiła dla nas próbę kontrolną, będzie to stanowiło porównanie do tego, co wyjdzie nam w pozostałych próbach. Więc to będzie akurat najtrudniejsze zadanie, ponieważ będziemy musieli je posiać mniej więcej w równych odstępach, dlatego wykorzystamy do tego właśnie przygotowaną wcześniej pensetę. To też odłożymy na bok. No i w takim razie czeka na nas 50 nasionek lucerny. Mam nadzieję, że pójdzie to w miarę szybko i w miarę sprawnie. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mamy wszystko zwilżone, to jest to troszeczkę utrudnione, bo wszędzie to nam się przyczepia i przykleja, ale myślę, że powinniśmy sobie w miarę szybko dać radę. No właśnie, wszystkie te nasionka, o, jest. W razie czego zawsze też będziemy mogli poprawić delikatnie ręką. Wiadomo też, że jak na przykład będziemy podlewać te nasionka, no to może się okazać, że
będzie je nam troszeczkę zmywać i będą zmieniać te swoje miejsce, które wcześniej im zaplanowaliśmy. Ale to nic wielkiego też się nie stanie. To nam spadło. Zawsze będziemy mogli to w jakiś sposób kontrolować i potem ewentualnie też delikatnie zmienić to ustawienie. Chyba już prawie połowa jest. Niestety widzę, że jeszcze dużo nam tutaj zostało. Przyczepiło nam się troszeczkę do dna zlewki, ale zaraz je ładnie odzyskamy. Ja już wcześniej wyliczyłem te 50 nasion, żebyśmy nie liczyli ich jeszcze tutaj wspólnie. Jeszcze dwa gdzieś nam tutaj powypadały. Ale to je zaraz ładnie złapiemy i umieszczamy wszystkie dokładnie. Całkiem przyjemne jest to też, żeby odstresować się po na przykład jakimś ciężkim dniu. Naprawdę trzeba się bardzo mocno skupić, żeby trafić, żeby po pierwsze najpierw złapać delikatne takie nasionka, bo są one bardzo małe, więc można ewentualnie też zastosować trochę większe nasiona, może nasiona grochu. Chociaż jeżeli byśmy mieli posiadać takie duże nasiona, no to potrzebowalibyśmy zdecydowanie większe naczynie. Może na przykład talerz i wtedy też można by było porównać właśnie taką konkurencję pomiędzy nasionami grochu, pomiędzy kiełkami, które nam się pojawią. Dobrze. No już jesteśmy bliżej końca, tak mi się wydaje. Już coraz mniej tych nasion nam tutaj zostało, tylko nie bardzo chcą one do mnie odejść. Dobra, jakieś 5 udało mi się tutaj zdobyć jeszcze. Pozostałe już nam pójdą zdecydowanie łatwiej, bo my je tylko będziemy musieli po prostu wsypać do szalek. Chyba łatwiej będzie po prostu palcem je złapać. Jeżeli chodzi o cechy populacji, to bardzo często mówi się o rozmieszczeniu właśnie różnych organizmów. No i tutaj możemy właśnie zobaczyć, że rozmieszczamy takie nasiona równomiernie, więc jest to jeden ze sposobów. Natomiast w pozostałych dwóch próbach będziemy mieli do czynienia z takim rozmieszczeniem losowym, więc po prostu wsypiemy właśnie takie nasionka do szalek Petriego. Zostały nam ostatnie 5 nasionek tutaj. I teraz trzeba będzie gdzieś tam załatać dziury, które gdzieś tam nam wyszły w trakcie siania. I ostatnie nasionko. Mamy w takim razie umieszczone nasiona w naszej próbie kontrolnej, mniej więcej równomiernie. W takim razie przejdziemy do próby badawczej, to będzie nasza pierwsza próba badawcza, gdzie wysiejemy 100 nasion lucerny. I w takim razie wsypujemy. Też nie wszystkie nam udało się stąd wydostać. Widzimy, że teraz zdecydowanie
szybciej i sprawniej nam poszło wysianie takich nasionek. Chciałbym, żeby wszystkie nam tutaj wpadły. Jedno też poszło nam tutaj na zewnątrz. Już jest ok. Pusta zlewka, więc mamy 100 nasionek. I do ostatniej, czyli do trzeciej, dodamy 200 nasionek lucerny. Dobrze, tutaj akurat pięknie nam wpadły. I tak przygotowane teraz szalki Petriego zostawimy na około tydzień. Zobaczymy, czy po tygodniu uda nam się coś tutaj zaobserwować. Ewentualnie będziemy mogli dać też jeszcze dodatkowo kilka dni. Jeżeli zobaczymy, że nie bardzo one chcą działkować, mamy teraz akurat taki okres, jeżeli chodzi o miesiąc, no to listopad, więc też to słońce jest zdecydowanie słabsze. Zobaczymy też, jak będzie z dostępem do wody. Pamiętajcie o tym, że żeby codziennie sprawdzić wilgotność waty i ewentualnie, żeby dodatkowo jeszcze podlać, dolać tej wody, żeby nasionka mogły ładnie wykiełkować, żeby mogły wydostać się te pierwsze takie korzonki. No dobrze, w takim razie zobaczymy, co nam się tutaj pokaże, co będziemy mogli zaobserwować właśnie po tym tygodniu, ewentualnie po półtora tygodnia i za chwilę zobaczymy, jakie są efekty doświadczenia. Udało mi się już wyrwać wszystkie kiełki, jak również je policzyć, więc zobaczmy w takim razie na wyniki naszego doświadczenia. Jeżeli chodzi o pierwszą próbę, to była nasza próba kontrolna, gdzie mieliśmy posianych 50 nasionek, no to wykiełkowało i urosło 25 kiełków. Jeżeli chodzi o próbę drugą, czyli tą próbę badawczą, gdzie mieliśmy posianych 100 nasionek, to udało mi się zerwać 41 kiełków. Natomiast jeżeli chodzi o próbę trzecią, czyli również próbę badawczą, no to tutaj na 200 nasion udało mi się zerwać ich 74 roślinki, 74 kiełki. Troszeczkę mało nam to mówi. Postarajmy się w takim razie to wszystko przeliczyć na procenty, a więc ile wynosi procent właśnie wykiełkowanych nasion, a więc tych właśnie kiełków. Jeżeli chodzi o pierwszą próbę kontrolną, no to 25 na 50, no to oczywiście wychodzi nam 50%. Jeżeli chodzi o próbę drugą, no to tutaj 41 na 100, no to mamy 41%. Natomiast w przypadku tej próby trzeciej, no to 74 na 200, to wychodzi nam 37%. Tak, a więc 50, 41 i 37%. Widzimy w takim razie, że im więcej posialiśmy tych nasion, większe było zagęszczenie, to tym ten procent wykiełkowanych nasion był zdecydowanie mniejszy. Tak więc ładnie to akurat widać na tym naszym doświadczeniu, co świadczy o tym, że rzeczywiście konkurencja będzie miała wpływ na wzrost i rozwój takich nasion lucerny. Oczywiście te różnice pomiędzy tymi próbami są dosyć niewielkie, 41 i 37%. Natomiast jeżeli chodzi o próbę kontrolną, 50%, to też tak dosyć mało. Może gdybyśmy dłużej przetrzymali nasze próby na słońcu, może i by było lepiej. Teraz też mamy taki okres jesienno-zimowy powoli, tak więc tego słońca było troszeczkę mniej, ale pamiętajmy też, że może to wynikać na przykład z mniejszej ilości dostępnej wody, może do jakiegoś nasionka nie dotarła. Czasami są też różnego rodzaju wady w takich nasionach, więc one też mogą rzutować na to wykiełkowanie. Ale akurat udało nam się szczęśliwie pokazać, że rzeczywiście im większe jest to zagęszczenie, to tym mniej takich nasion kiełkuje i się rozwija. Tak więc widzimy tutaj tą konkurencję wewnątrzgatunkową, więc walkę o dostęp do tego światła. Tylko te, którym uda się uzyskać to światło, mogą się prawidłowo rozwijać. Zresztą możemy też zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o próbę kontrolną, to tutaj wszystkie roślinki, wszystkie kiełki, które nam tutaj się pojawiły, one mają dosyć piękną budowę, bo i pokazują nam się pierwsze liście, tak więc mogą one bez problemu przeprowadzać proces fotosyntezy. Natomiast jeżeli przyjrzymy się kiełkom z dwóch następnych prób, z próby kontrolnej i próby badawczej,
to tutaj zdecydowana większość jest jeszcze słabo rozwinięta, więc nie mamy tych pierwszych liścieni, liści, które się tutaj pokazują. I tak samo jest w próbie tutaj, tej trzeciej. Też mamy zdecydowanie mniejszą ilość. O, zobaczcie, na przykład duża, ale nie mogę złapać, duża część wygląda w ten sposób, więc jest dosyć słabo jeszcze rozwinięta. O, albo tutaj, tak więc też piękny taki przykład. Natomiast w próbie kontrolnej no nie spotkamy już tak słabo rozwiniętych. Wszystkie mają piękne, właśnie takie pierwsze liście wykształcone, wytworzone. Więc możemy również zobaczyć taką różnicę pomiędzy tymi trzema próbami. No, jeżeli chodzi w takim razie o to, co możemy zrobić z tymi kiełkami, no to możemy je oczywiście położyć teraz na kanapkę i możemy je skonsumować, aby nie tracić po prostu naszego efektu doświadczenia. Tak więc możemy z tego również skorzystać. Jeżeli oczywiście nie macie nasion lucerny, bo ja akurat takie wykorzystałem, ale to tylko dlatego, że nie znalazłem w sklepie nasion rzeżuchy, więc Wy możecie wykorzystać do tego również inne nasiona, na przykład groch, czy inne właśnie, które znajdziemy w sklepie, nawet takim zwykłym sklepie spożywczym, większym markecie. Tam na pewno przy stoisku z takimi nasionami znajdziemy pełny wybór, czy to na przykład rzodkiewka też jest wspaniale wychodzi właśnie takie doświadczenie, więc można tutaj rzeczywiście eksperymentować dowoli. Przejdźmy w takim razie do dzisiejszej zagadki. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Jest w biologii taki dział, co zajmuje się zależnościami ciał. Jak organizmy na siebie wpływają, z kim walczą, gdzie żyją i kogo zjadają. Dzisiejsza zagadka jest tak naprawdę bardzo banalna. Oczywiście banalna dla Was, ponieważ dla wielu osób dorosłych może to być nie lada wyzwanie. Myślę, że bardzo dobrze wiecie, o jaką dziedzinę biologii chodzi i jesteście w stanie odpowiedzieć już w tym momencie na zagadkę. Oczywiście odpowiedzi do zagadki możecie szukać na końcu tego odcinka. Konkurencja między dwoma gatunkami może czasami doprowadzić do tego, że jeden z gatunków będzie musiał ograniczyć dosyć mocno swój zasięg występowania. W drastycznych przypadkach może dojść do wyparcia jednego z gatunków. Liczebność osobników tego gatunku będzie drastycznie spadać, aż do całkowitego wyeliminowania osobników tego gatunku z danego terenu. Ciekawym przykładem są badania przeprowadzone przez Gaussa. Badał on wpływ konkurencji międzygatunkowej na liczebność osobników. Zresztą jego badania były na tyle przełomowe, że uznano, że jako pierwszy naukowiec potwierdził hipotezę Karola Darwina dotyczącą walki o byt organizmów w wyniku procesu ewolucji. Prowadził on hodowlę pantofelków. Mam nadzieję, że bardzo dobrze wiecie, że pantofelki zaliczane są do protistów. Prowadził hodowlę dwóch gatunków pantofelków, Paramecium aurelia oraz Paramecium caudatum. Są to nazwy pochodzące z łaciny, ale myślę, że bez problemu damy radę. No i właśnie, hodował te dwie hodowle w oddzielnych całkowicie miejscach i zauważył, że bez problemu liczebność osobników rosła, aż do ustalenia pewnej takiej optymalnej ilości. Ale co się stało, jeżeli te dwie hodowle ze sobą połączył, a więc w jednym miejscu znajdowały się dwa gatunki pantofelków? Okazało się, że w dosyć krótkim czasie dało się zaobserwować, że liczebność jednego z gatunków, dokładnie Paramecium caudatum, zaczyna drastycznie spadać, aż dochodzi do całkowitego wyginięcia wszystkich osobników, które do tego gatunku należały. Zostały jedynie osobniki, które należały do gatunku Paramecium aurelia. Co w takim razie możemy wywnioskować na podstawie tego przeprowadzonego doświadczenia? Ano, okazuje się, że w takim razie ta konkurencja międzygatunkowa doprowadziła do wyparcia jednego z gatunków pantofelka. W tym przypadku tym akurat gatunkiem był pantofelek z gatunku Paramecium caudatum. I tak się rzeczywiście dzieje, że
osobniki, które są lepiej przystosowane do środowiska, mogą wybierać te osobniki, które w tym środowisku radzą sobie troszeczkę słabiej. Ogromnym zagrożeniem dla organizmów jest obecność gatunków obcych i inwazyjnych. Stanowią one zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków roślin i zwierząt, ponieważ bardzo szybko mogą dostosować się do otaczającego je środowiska. Pamiętajcie, że przez wiele setek lat w ekosystemie ustaliła się pewna harmonia i w momencie, kiedy w takim ekosystemie pojawi się gatunek inny, obcy, to wówczas ta harmonia jest całkowicie zaburzona, funkcjonowanie ekosystemu się zmienia. Ten obcy gatunek zaczyna rywalizować z gatunkiem rodzimym, który występował już tam wcześniej i zaczyna go wypierać ze środowiska. Dlatego właśnie obecność takich gatunków obcych i inwazyjnych stanowi zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Dobrym przykładem jest norka amerykańska. Jeżeli chodzi o norkę amerykańską, to została ona sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych i trafiła do Europy i Polski, aby uzyskiwać z niej futra. Wiadomo, jak to na fermach, zwierzęta uciekają i tak się również stało w tym przypadku. Norka amerykańska bardzo szybko rozprzestrzeniła się po terenie Europy oraz Polski, zaczęła wypierać norkę europejską, czyli gatunek, który występował na terenie Polski już dosyć długo i od dawna. No a niestety przez obecność norki amerykańskiej, norka europejska jest uznawana w Polsce za gatunek zanikły. Innym przykładem może być Aleksandretta obrożna. Ta papuga bardzo szybko zaczęła rozprzestrzeniać się po terenie Europy i pewnie tylko kwestią czasu jest to, aż w naszych polskich lasach, parkach będziemy mogli obserwować te latające zielone papugi. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Jeżeli chodzi o nasze zimy, no to są dosyć łagodne, dlatego te ptaki są w stanie przeżyć właśnie takie nasze warunki, nasz klimat. No i rzeczywiście w Polsce zaobserwowano już kilka takich stanowisk właśnie Aleksandretty obrożnej. Zależności między organizmami możemy podzielić na dodatnie oraz ujemne, czyli nieantagonistyczne oraz antagonistyczne. Konkurencja jest przykładem zależności antagonistycznych, gdzie oba organizmy będą ponosić straty z takiej zależności. Może się ona odbywać między osobnikami tego samego gatunku i wówczas mówimy, że jest to konkurencja wewnątrzgatunkowa, jak również może zachodzić między osobnikami dwóch różnych gatunków, no i wtedy będzie to konkurencja międzygatunkowa. Niezależnie od tego, jaki jest to rodzaj konkurencji, to zawsze będzie tutaj następowało ponoszenie strat zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Zobaczyliśmy, że organizmy, które żyją obok siebie, będą musiały albo ze sobą rywalizować, albo mogą też współpracować. Dlatego oprócz konkurencji możemy zauważyć wiele innych zależności, w tym również dodatnie, gdzie osobniki czasami dwóch różnych gatunków będą sobie pomagać, aby zdecydowanie lepiej poradzić sobie w ciągle zmieniających się takich warunkach środowiska, więc jest to dla nich bardzo ważne. W puszczy, w której obecnie się znajdujemy, możemy również znaleźć wiele takich zależności, zarówno dodatnich, jak i takich zależności ujemnych. Jeżeli wchodzimy do takiego lasu, to czujemy się o wiele spokojniejsi, weselsi. Czas płynie tutaj jakby troszeczkę wolniej, spowolnił. Płynie tutaj w całkowitej takiej harmonii, gdzie czujemy, jakby już od dawna ustaliła się pewna hierarchia i każdy z organizmów wiedział, jaką rolę dokładnie pełni w takim ekosystemie. Wiemy już, że czasami ta harmonia może zostać zaburzona przez obecność gatunków inwazyjnych, dlatego pamiętajcie, że jeżeli hodujemy jakieś gatunki zwierząt, na przykład żółwia czerwonolicego, to żeby nigdy przenigdy nie trafił on do rzeki czy jeziora, ponieważ stanowi on ogromne niebezpieczeństwo dla naszego rodzimego gatunku, czyli dla żółwia błotnego. Wygrywa on z nim niestety konkurencję o terytorium, jak również przynosi pasożyty, które mogą być śmiertelne dla naszego żółwia błotnego. Dlatego warto pamiętać o tym, że obecność gatunków inwazyjnych stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej ekosystemu. Dział biologii, który zajmuje się zależnościami między organizmami a środowiskiem oraz pomiędzy różnymi organizmami, to oczywiście ekologia.
Dlaczego nie dla wszystkich jest to takie oczywiste? W mediach cały czas jesteśmy zalewani różnymi informacjami na temat właśnie różnych ekologicznych rzeczy. Okazuje się, że dla biologa ekologia nie oznacza tego samego, co dla takich osób, które posługują się takim językiem właśnie w mediach, czy to w internecie, czy to w telewizji. Ekologia nie zajmuje się wcale segregowaniem odpadów, czy dbaniem o środowisko zewnętrzne. Przedmiotem ekologii jest to, jakie wymagania są niezbędne do życia jakiegoś konkretnego gatunku osobnika. Na przykład, jak na drżownicę będą wpływać na przykład drapieżniki, czy chociażby obecność martwej materii organicznej w glebie itd., itd. Ekologia bada w takim razie strukturę przyrody, jak również jej funkcjonowanie. Oczywiście wiedza z zakresu ekologii jest niezbędna do tego, żeby właściwie przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka na przyrodę, jak również temu, w jaki sposób chronić rośliny i zwierzęta. Ale zajmują się tym całkowicie inne nauki, a mianowicie będzie to ochrona środowiska oraz ochrona przyrody. Ochrona środowiska zajmuje się właśnie takim wpływem człowieka na naszą przyrodę, jak również przeciwdziałaniem negatywnym skutkom działalności człowieka. Natomiast ochrona przyrody będzie chociażby wyznaczała tereny chronione, czy będzie starała się w jakiś sposób chronić zwierzęta i rośliny, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas przyjemnie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zobaczenia innych odcinków, które nagrałem w ramach cyklu Lekcje w sieci eksperymentalnie. Zachęcam Was również bardzo serdecznie do zobaczenia odcinków z innych przedmiotów chemii oraz fizyki. Mam nadzieję, że filmy przypadły Wam do gustu, no i że wyciągnęliście z nich coś pożytecznego, coś wartościowego. Możecie oczywiście, jeżeli macie ochotę, zostawić komentarz do tego filmu, łapkę w górę. No a ja Was również oczywiście zachęcam do tego, żebyście spędzali swój wolny czas właśnie na przykład w lesie, w parku, na świeżym powietrzu. No zobaczcie, że rzeczywiście jest tu pięknie. No to w takim razie do zobaczenia, moi drodzy.